Dagmara Kazimierska w ostatnich latach stała się jedną z gwiazd polskiego showbiznesu. Celebrytka pełną gębą, którą wylansował program Królowe Życia, nadawany przez telewizję TTV, która należy do TVN. Już wtedy wiadomym było, że Kazimierska ma za sobą kryminalną przeszłość, obejmującą Inaczej, zajmowanie się stręczycielstwem. Teraz na jaw wyszły zeznania ofiary Kazimierskiej, które mrożą krew w żyłach. Medialna kariera Dagmary Kazimierskiej. Gdy okazało się, że Dagmara Kazimierska jest byłą kryminalistką, jej medialna kariera jeszcze bardziej rozkwitła. Napisała swoją biografię, a do tego zaczęła grać w filmach. Pracowała m.in. z Patrykiem Wegą, który uznał, że była sutenerka jest doskonałą osobą w obsadzie filmów Pętla oraz Kobiety Mafii II. Poza tymi filmami zagrała też w dwóch częściach Ślicznotki Dominika Matwiejczyka, a ostatnio w serialu Dzielnica Strachu. W pewnym momencie Dagmara Kazimierska zniknęła z telewizji TTV, ale tylko po to, żeby jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność w TV. Po tym, gdy programowe stery telewizji Polsat objął Edward Miszczak, szybko została gwiazdą Polsatu. Najpierw doczekała się własnego programu w stacji Super Polsat pod tytułem Dagmara szuka męża, następnie zagrała w nowych Pamiętnikach z wakacji, aby finalnie znaleźć się w 14. edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, gdy Dagmara Kazimierska postanowiła odejść z programu, w którym miała ogromne wsparcie widzów, w sieci wybuchła burza. Dzisiaj wiemy, że to odejście mogło mieć drugie dno, zeznania ofiary Dagmary Kazimierskiej w rękach dziennikarzy. Portal goniec.pl postanowił zgłębić gangsterską działalność Dagmary Kazimierskiej, do czego zresztą zachęcała sama Kazimierska w swojej książce, pisząc, że jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, niech zajrzy do akt sądowych. Dziennikarze gońca zajrzeli. I to, co tam zobaczyli, mrozi krew w żyłach. W swoim tekście przedstawili historię Marysi, imię zmienione, która w momencie poznania Dagmary Kazimierskiej miała zaledwie 24 lata. Marysia, która bardzo wcześnie została matką, a dużo starszy mąż się nad nią znęcał, nawiązała kontakt z Dagmarą Kazimierską w 2007 roku. Chciała szybko zarobić. Okazało się, że ma nowotwór, a do tego nie miała za co żyć. Dzięki nierządowi chciała zarobić 1500 złotych. Wówczas 32-letnia Dagmara Kazimierska jednak miała zobaczyć w dziewczynie potencjał. Do tego, późniejsza, Królowa Życia, zabierała połowę tego, co zarobiły jej dziewczyny. Kazimierska chciała z Marysi zrobić swoją gwiazdę, Marysia jednak szybko zorientowała się, że to nie jest praca dla niej. Miała średnio 5 mężczyzn dziennie, a do tego pogarszał się jej stan zdrowia. Żałowała swojej decyzji. Aby być na siłach, współpracownik Kazimierskiej podawał jej amfetaminę. Później sama Kazimierska twierdziła, że była przeciwko narkotykom.
Marysia chciała odejść, ale to jest świat, z którego się nie odchodzi. Sprzeciw karany był gwałtem. Jak czytamy w końcu, Krzysztof, jego danych sąd nie ustalił, pełnił rolę straszaka. Henryk B. zezna później, że każda z pracownic na początku zatrudnienia najpierw musiała odbyć z nim stosunek. Karą za odmowę pójścia z klientem miał być kolejny seks z Krzyśkiem. Odmów już później nie było. Gdy Marysia pierwszy raz chciała uciec, została o tym poinformowana Dagmara, która szybko zjawiła się w swoim przybytku. Brutalnie pobiła Marysię, ktoś zobaczył, że chce wyjść i zadzwonił po Dagmarę. Wtedy pierwszy raz mnie pobiła. Krzyczała, szarpała za włosy, biła z otwartej ręki, po brzuchu, ale tak, by nie zostawić śladów na twarzy. Jak skończyła, to syknęła, że jak odejdę, to i tak mnie znajdzie i wtedy pokaże mi, że nie jest tak słodziutka i milutka, na jaką wygląda, wyznała ofiara Dagmary Kaźmierskiej. Gdy drugim razem udaje jej się uciec, ludzie Kaźmierskiej wyciągają ją z domu, a dziewczyna za karę zostaje zgwałcona. Nie miała siły się bronić. Po tym wydarzeniu Marysia była więziona przez kilka dni przez Kaźmierską. Kobiecie w końcu pomógł Jacek K., współpracownik Dagmary, który wcześniej organizował narkotyki, a teraz zorganizował ucieczkę Marysi. Dwa lata później policja rozbiła grupę przestępczą prowadzącą tę agencję towarzyską.